Cześć wszystkim, znowu punkt 7, dalszy ciąg Arkanum, przypowieść o maszynach i magii. Okej, tak jak obiecałem, zidentyfikowałem wszystko, co natrafiliśmy w tamtej jaskini, ponaprawiałem sprzęt, no i teraz będziemy powoli zasprzedawać. Magiczny kowal nie chciał przyjąć upiornej zbroi, mimo iż sam takie sprzedawał, cholerny hipokryta. Dobra, no to posprzedawajmy to. Brązowa zbroja barbarzyńców. Całkiem spoko, ale praktycznie nie ma wytrzymałości. Dobra. Raven spodobało się magiczne szaty, które znalazła tam. Stwierdziła, że nie chce nosić upiornej zbroi. Nie dziwię się jej. No i dobra. Ale to całkiem spory kawałek złota dla nas. I zobaczmy. Coś jeszcze pominąłem? Nie, ty jesteś okej. Okay. Ty też. No to dobra. Mogłbym pozabierać Vigilowi te wszystkie lecznicze medykamenty. W sumie tak zrobię. Oddawaj. Zaraz zmarnujesz. Dobra. Resztę powiedzmy, że może zmarnować. I tak mam ich aż za dużo. Ale to... Kupiłem dwa pierścienie, ponieważ mogło się przydać kiedyś. I jeszcze jest ten medalion piekielnego ognia. Ognista kula dot w walce. Gdybym grał samotną postacią, to chyba byłoby całkiem okej. Okay. Ale znając wrębność tej gry, to ta kula ognia rani również sojuszników. Więc nie dziękuję. No i dobra, jesteśmy ustawieni. Możemy ruszać dalej. Dzisiaj przejdziemy się do kanałów taranckich, ale nie tych, w których już byliśmy i wszystko wybiliśmy. Przejdziemy się do zamkniętej części kanałów taranckich, czy oficjalnie zamkniętej, ponieważ jest jedno przejście, które zostało pominięte i ono znajduje się tutaj. Część ta kanałów została zamknięta nie bez przyczyny. Ponieważ jest to idealne miejsce dla poszukiwaczy przygód. Tego zostało zamknięte. Miejsce dla poszukiwaczy przygód nie mogło być zbyt łatwo dostępne. Raven. Ojku, Raven zmieniła wygląd na faceta. Raven. Serio? Ta, serio. Okej, dobra. Może kiedyś jej się cofnie. A tymczasem wchodźmy do tego miejsca i zobaczmy, co my tu mamy do zabijania. Okej, prawa ręka. Zombie, gule. Uwielbiam gule zabijać. Nie psują broni, nikogo nie ranią. Po prostu chodzące doświadczenie. Słoik z expem. Dobra, jedziemy dalej. Ładny cios, dziękuję. Jak się nazywasz? Warmonie. Dziękuję, Warmonie. Nie tak łatwo trafić mistrza uników. Okej. Okay. To już ciekawsze, jakieś pełzaki kanałowe. Ciekawie wyglądają. O, trują nam ludzi. Ale bez problemu. A no, odtrutki. Skrzynia! Lubię skrzynie. Zwyczaj zawierają rzeczy. Na przykład niezidentyfikowane magiczne topory. Ta. Zajmiemy się nimi. O, i magiczne pierścienie. Jeden magiczny pierścień, jeden zwykły. Mogę nie kupować tych. Ale dobra. Prawa ręka, idziemy tutaj. Więcej pełzaków. Na mnie się skup. Podła bestio. Niby trzeci poziom, a mają całkiem sporo punktów życia. Okej, tu jest jakieś wyjście. Okej, nie trójasz tak mocno.
Okej, okay, wyjście zamknięte. Pewnie to jedno z zaspawanych wyjść. Wow, wow. Wąż żywiołów. Brzmi obiecująco. Ciekawe, jak im się spodoba kula ognia. Tak myślałem, bardzo im się podoba. To standardowym już nawykiem wezmę laskę i poczęstujemy tych panów specjalnym zakładu. Okej, otoczyli mnie, spoko. Aż proszę się o wstrząsy. Okej, oprócz chodzenia macie również opcję ataku. Proponuję z niej skorzystać. Gdzie jest pies? Nawet się nie ruszył. Leń jeden. Okej, wstrząs. 10 punktów zdrowia, spoko. No ja was otoczę. Fajnie, fajnie. Dobra. Na razie magii starczy. Pociechamy teraz ich trochę. A, uciekają. Ha, 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 ha. Boją się wstrząsów. Stali wstrząśnięci. Ha, ha. Dobra. Tego spokojnie pociechamy. No, w sumie już mogę sobie darować walkę turową. Okej. Okay. Jormund. Krytycznie spudłował. Nie opuściłeś broni? Nie. Okej, dobra. Widziałem, chyba ktoś tam kopał przeciwnika. Żeby sprawdzić, czy na pewno wszyscy mają swoje bronie. Chciałbym teraz zgubić jednej z nich. No, okej, okay, wygląda... Wygląda okej. Okay. Okej, okay, wszyscy szczęśliwi? No to plądrujemy beczki. Okej, dobra. Kto tu potrzyma? Może Virgil potrzyma i kosztowności. I jeszcze to. Okej, dobra. Nie chcemy wychodzić. Tym bardziej, że te wyjścia... Mogę prowadzić w miejsca, w których na razie nie chcę jeszcze wyjść. Nie wiem, czy ta muzyka pasuje do kanałów. Lubię tą muzykę, ale może że jednak trochę średnio pasuje do klimatu kanałów. No, ta już lepiej. Nie będę wychodził z trybu walki. Więc muzyczka się nie będzie kończyć. Dobra, szlamowy demon. Pójdziemy tam za chwilę. Tymczasem zwiedzimy tą okolicę. Okej, w prawo. Okej, nie skończyła się muzyka. Okej, więcej tych panów. Tym razem to pełzacy strażnicy. No, sporo ich tu jest. Czekamy, może aż się skupią. Dobra. Możemy tak zagrawać ich wszystkich. Potem wykończyć jakąś ładną obszarówkę. Nie. Pies jest najlepszą obszarówką w tym w tej drużynie. Co to ma oznaczać? Jakaś pułapka? Uuu, wow! Wygląda bardzo obiecująco. Zaraz się temu przyjrzymy. Raven, trzymaj to. Ojej. Wzięła ten niezidentyfikowany topór. Okej, okay, mamy kolejny niezidentyfikowany topór. Może również się nim zająć. Ta, woli ten. Chociaż nikt nie mówi, że... Może być on nieprzeklęty, czy coś takiego. Ale to jest odważna dziewczyna.
Dobra. Ten miecz wygląda bardzo obiecująco. Ja się nie mylę, to jakiś miecz maga, czy coś ten deseń. Nie wiem, powinien posiadać manę, czy coś takiego. Zidentyfikujemy, to się dowiemy. Ej, trzymaj. No dobra, co tu jeszcze mam? Te beczki najwyraźniej nic nie posiadają. No i okej. Ten miecz jest spoko. Ciekawe, czy jak go nałożę. A, nie mam miejsca. Okej, mam już dość. Wirgil, trzymaj te wszystkie potki. Możesz je zużywać, kiedy tylko zechcesz. Mam już dość ich. Tak wszyscy mają tyle czarów leczniczych, że nie potrzebuję ich aż tyle. Dobra. Idziemy dalej. Okej, nie chcę zgubić drogi. Te kanały okazuje się być całkiem spore. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. No, całkiem nieźle go załatwił. To był Smithy. Tak, on ma ten mistyczny miecz. On ma całkiem niezłego kopa. 28 punktów wyobraźni, że bardzo ładnie. Zacnie. Okej. Okay. Posprzątane. O, niezidentyfikowany miecz. Wygląda jak jakiś szmelc. I niezidentyfikowany sztylet. Fajnie, fajnie. Lubię magiczny szmelc. Tyle możliwości. Okej, okay, wracamy do guli. Kto potrzebował dużego leczenia? Nie wiem, nie zdążyłem zauważyć. Okej, okay, więcej guli. Całkiem dobrze dałem sobie radę z trafieniem, nie? Ja nie mam już takiego wysokiego poziomu. Może dlatego, że moje KP nie jest aż takie duże. Ok, zapraszam wszystkich tutaj. No, nie uciekajcie, proszę was. Utrudniacie tylko rzeczy. Okej, okay. To jest jakieś kolejne wyjście, z którego również nie skorzystamy. Może kiedyś ono nas interesować. Ale to nie dzisiaj. Dobra. Zobaczmy. Ominęliśmy tutaj. Nie. Tutaj jest wszystko zbadane. W takim razie tam jeszcze może być ścieżka. Nie, nie, dobra. I tutaj też wszystko zbadaliśmy. Dobra, no to cofamy się dalej. Chyba tędy jeszcze nie szliśmy, tak. Jeszcze tam była jedna ścieżka, która prowadziła do tego szlonowego demonu. Demona. Ciekawi mnie, co je otruwa. Czyżby jeden z tych toporów, który znaleźliśmy, miał opcję z truciem? No to możliwe. Lewo czy prawo? Powiedzmy, że tym razem lewo. Co to jest? Demon z kanałów. Ciekawa rzecz. Ma dużo HP-ków. Lubię, jak potwory mają dużo HP-ków. Dają dużo expa. Mniej więcej tak to działa.
No i zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Jakaś cała masa korytarzy. Ciekawe. Nie ma zbyt dużego poziomu, więc chyba obejdzie się bez pauzy. O, już wyglądają na całkiem spore potwory. Ta, bez problemu. Ej, mana mi spada. A może nie? 44. Czy aż taką małą mam kondycję? Szybkość leczenia 3. Zmęczenie 5, 1 na 10 sekund. Nie, no, powinien regenerować manę. No, aż zobaczymy. Chodzi o to, że podtrzymywanie tej tarczy jednak kosztuje manę. Moja kondycja nie jest zbyt powalająca. Okej. Dajcie mi moją turę tylko. W sumie wiecie co, proszę się nie zajmijcie. Tak jak zazwyczaj to robimy. Dobra. Sprzątane. I zobaczmy. Raven, masz jeszcze troszkę miejsca. To potrzymasz to i to. A tymczasem ja. Wezmę laskę. O. W ten sposób z pewnością zregeneruję trochę many. Teraz wszystkie podtrzymywanie czarów będzie czerpało moc z laski, a nie z mojego zmęczenia. Okej. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. A ta laska również jest całkiem spoko w walce. Dobra. Gdzieś tu niedługo powinniśmy chyba zrobić jakieś kółko. Tak mi się zdaje. Kilka ciosów tej laski wystarczy, żeby położyć ich na ziemię. A potem, kiedy już leżą na ziemi, to praktycznie są bez... Kurczę, wybaczcie, słowo mi ugrzęzło w języku. Nie są niebezpieczni, o to mi chodziło. Okej. Kolejna spora komnata. Ta, brać ich po prostu. A i będę ich kijem bił po łupie, a wy ich wykańczajcie. Jakiś większy. Bądź żywioł. Ale już walczyliśmy z takimi. Okej, czy coś można splądrować? Nie. Albo i można. Jakiś schemat. Nie umiem czytać. Nie przyda mi się. Dobra. Jakaś kolejna beczka. Okej. Trochę kosztowności. No i dobra. No to tyle, jeżeli chodzi o tą część kanałów. No to teraz musimy się sporo cofać. Był ten jeden korytarz, który ominąłem. Z tym ten ze szlamowym demonem. Chyba nawet pamiętam, co tam spotkamy. Tylko musimy tam wrócić. Co zajmie trochę czasu.
tutaj? Wiedzieliśmy wszystko? Tak. Okej, tutaj jeszcze nie byliśmy. Więc się przejdziemy. O, heja. Góra mięsa. O, fajnie giną nawet. No, z ich strony, że tak fajnie giną. Okej, kolejny toporek. Raven, czy potrzymasz również ten miecz? Serio? Już nim walczyć? Okej, dobra. Nie oceniam. Jak chcesz walczyć tym mieczem, to walcz. Ale że te topory nie są jakieś bardzo złe. Jeżeli w ogóle są złe. Siema. Stereo. Wykonaniu chóru szczurzych agonii. Dobra. To jest ten korytarz, który ominąłem. Ale możemy do niego zejść również z tej strony. Co będzie chyba bliżej. Okej, parę demonów z kanałów. Parę więcej szczurów. Okej, dobra. Czy to na pewno to miejsce, które opuściłem? Nie, to miejsce jest tutaj. Aczkolwiek jeżeli pójdziemy w tą stronę, to jakoś powinniśmy jeszcze znaleźć. Dobra, w następnym odcinku kończymy przeszukiwać kanały taranckie oraz idziemy gdzieś indziej. Mam jeszcze parę miejsc do zwiedzenia, więc myślę, że z doborem miejsca do zabawy nie będzie problemu. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia. Na razie.